vicious cycle like an addict. I'm trying to gain what I'm lacking. I guess I'm used to being the one that's always damaged. Hey, I'm bottled up, out of manage. And sick of everybody, cause nobody's understanding. I don't wanna talk, cause I know what they be saying. Witam, witam na moim streamie. Jeżeli mi dostarczysz rury, muszę jeszcze jeden dostarczyć. Musimy jechać aż tam. Updatowaliśmy sobie auto, większe opony. I inna skrzynia, 8 biegów, szybsza. Autostradowa. Mam nadzieję, że nie osied. I zryfcik. No, opony widać, że są mocne. Ale jednak ściąga. O shit. Jedna troszeczkę z... Tak, damy 4x4. Ciekawe, jakby się prowadzić 4x4. No, 4x4, no. Shit. Shit. Nowy cel. Wjazd do miasta. Gdzie? Ja to tu? Nie wiem, o co chodzi. To nie są moje felgi. Powinno się trzymać, a co jest, no? Tak się coś... Oh shit!
Wchodzi się na oponę. Uuu, kasa ratana. Niebezpiecznie jechać takimi oponami. Znaczy tak szybko. Oponę mam na autostradach. Nie wiem czemu tak się ślizgło. Rozumiem, to były błotne. No tak, ale... Jakimś takim? Może to przeciąga, bo to jest dosyć długie. Chyba szybko jedzie, nie tam być. 45, wow! Mierz w oczach. O kur... Oh shit! No i chuj, bombki strzelił. Bug rozjebany. Kurwa mać. Cóż, dojedźmy. Ja pierdziele. Koło rozjechane. Ja nie wyjedzie pod górę. ...24 litrów paliwa bierze. Wiadomo, bo wszystko uszkodzone. Aż za fanzoli, ja pierdziele, masakra. Nie bałem. Nie to, to jest dużo rurę. O, shit. A, źle. E, tu, o, nie, o, o, już. Tu. O, tak. Właśnie zobaczmy opony. Wiecie, bo tu. No, to strada. Trasa doskonała. Uniwersalna, wysoka, no. Zrobimy sobie te, zobaczymy jak, czy jakaś różnica jest. Musi zgasić rano. A ten? Co to ma? Opona, to jest strada. For fuck's sake. Oh, cool. Się nie zadowolę.
Co to? Ej, co on to zrobił? Zwariowałem. Ty nitro włączył, że co? Patrzcie się. Ale nie to się włączył. Dał na wysoki i poszedł jak porca. Chwilacie. No to źle. Trzeci, okej. Patrzcie się. Wysokie. Bum. Normalnie masakra. Masakra. Nie, ta skrzynia nie. Czekajcie. Musimy wziąć to auto. Nie, ta skrzynia nie. Ale poszedł. Ja cię pierdzielę. Nie, dobra, koniec, nie, koniec. Koniec zabawy. Was silnik połączymy ze skrzynią. Jak praca idzie. Nie, będziemy tam to nigało już. Nie wariujemy. Nie. A co on robi? Czekajcie, bo to coś mi to kurde. Kurde. Widzę moich youtuberów, grałem w sezon 9. Nie mam PTS-a. Cholera. Znaczy mam PTS-a, nie mam wykupionego przepustki trójki. Nie opłaca mi się, bo PTS-a będę grał, wydam stówkę, nie. Muszę wolę poczekać. On tam będzie jechał już dwa dni. O Jezus. Jakoś dojedziemy. Mamo Norberto. Co tam kułeś? Zapisałeś już na jazdy?
Uuuu. O kur... A fa fuck, no. To będzie opory pełne w czwartek. I tylko słyszysz, odpal auto i będzie... Ups. Załóż pieluchę. Będzie dobrze. Nie pękaj. Spękasz na początku, to już nie wszędzie. Kurde, no nowiutką ciężarówkę wyciągam. Dobra. Rozwaliłem ciężarówkę, tak? Pociąłem bokiem na ósmym biegu, że biła się w barierki, bak rozwaliło od razu. Dwie opony z tyłu, te wszystkie. To po tej stronie z tyłu, te dwie. Masakra. No, nie. Musisz wyczuć auto, spokojnie. Teraz zawsze na porządku jest. Wyczujesz, kiedy masz puścić sprzęgło, to... Czarno widzę ze czwartek. Nie, będzie dobrze, spoko. No instruktor musi mieć cierpliwość, niestety. No musisz wyciąć sprzęgło, bo ty pierwszy raz będziesz jechał, no to on będzie wiedział, co ci powiedzieć, jak ci wytłumaczyć, nie? Pęka, będzie dobrze. Nie myśl o tym najlepiej. Będziesz myśl o to, będziesz bardziej pietra dostawał. No ja w porządku. Cholera roboty. Kurde, no ładnie. No kurde, no co żeś zrobił? Przejechać się z bramy nie umiesz. O kurde, podskoczył. Konik na biegunach normalnie. Cholera roboty, no. Masakra. Gdzie ta myszka? Tutaj. Czyli my jedziemy tu na skróty, tu. Dobra.
Za dużo wiedzy ci weszło, dlatego cię boli. Kłułeś przez cały weekend po 3-4 godziny, to cię głowa boli. Po tych wertepach to chyba, kurde, chyba te zerzak wypada, bo w te światła przed nim. Po tych wybojach. Na drodze polnej. No to ma to oczywiście, że lepsze, no ale... Ja całe życie... No całe życie zagadam. Większość. Ja automatem zacząłem jeździć, już ci powiem... W 2016. W połowie 2016 roku... automatem. Do tej pory jeżdżę automatem. A tak to... Też 15 lat jeździłem manualnie. Nie to, że jakoś tego, tylko no, a ta, które wziąłem, no są automaty, no już, no nie ma manualnie. Znaczy są manualne, no ale no, nie w tej wersji, co ja brałem. No. Kurwa, w opony się zajebałem. Wypadł. Jest już 500? No to wstyd. I 7500 za dwie te rury? No nie, no to... Ja wysiadam, nie. Nie chce mi się. To jest? Ej! Ty, a tu... Czekajcie chwilę, bo tu coś... A tu teraz? Czekajcie, bo tutaj... Ja to dostarczałem tutaj coś. A, to było przedtem. Tak. To były średnie deski, teraz długie deski. Nie, to były... Logi były, tak. Teraz długie deski. Deski dwa razy tu. Stąd. O. A długie deski? Stąd. Fuck. Kurwa, jeszcze cement, niech ci szlak. Cement dwa razy. Też stąd może? Nie gadaj. Słuchajcie, cement to jest to 3. Więcej z cementu, 4. Słuchajcie, moje rury, to nie. Deski 17, fuck. A tam muszę jechać tylko po drugie deski. No
to już coś dają, 1500. Znaczy, dostać to dokładnie na 1500. A tutaj, a, to niedaleko. I coś będzie, jakiś pomost, czy co? Muszę piwa napić, bo kurwa, muszę jechać znowu jechać. Dobra, słuchajcie, mamy deski, bo mamy kaza. Kaza, kraza, kaza, 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 kraza. Nawet nie wiem, którego auta użyć, bo wszystkie są normalnie zajęte. I Transal. Nie no, tego sprzedamy. Graliśmy wieczorem, później wieczorem graliśmy. Coś tam zrobiłem i doszło do tego, że ja sprzedałem te ciężarówki, te trans, te internationale, te inne. Tutaj update'y weszły, znaczy w sensie takim, bo poziom mi wszedł. Kupiłem, o, to jest nowa ciężarówka, którą kupiłem, ale to nie jest ta, którą chciałem. Ale też jest dobra, tylko chodzi mi o inną. Firefighter, coś takiego się nazywa. Czekaj się. Dyska z deskami. To jest, nie wiem co jest, a tu wiem co to jest. Aha, tu jest, czekaj. Mercedes. Holuj. Opuść garażyk. A niech będzie ta noc. Tylko czekajcie, wiecie co? Ta naczepa. Gdzieś ja miałem drugą naczepę. I chyba wiem... Tu. Nie. Jak sam się nazywa? Tu jest, tu jest, tu jest. Tu, tu. Nie no, co ty robisz? No po drugiej stronie mapy, nie bycie szlak. Oj, ja pierdziele. No nic, no nie, weźmiemy... To weźmiemy tego rangera. Peta. Nie wziąć deski. Nie, poczekajcie. Jedy długi deski trzeba wziąć. Raz, deski. Nie, to raz, nie, to raz, nie, dobra. Długie deski są tylko tu. Jedziemy tym, tylko... Ja ten dojebał. Byłem tu, przyszedłem tu, muszę dalej. Dobra, dobra. To jest właśnie tak. Przyzwyczajenie. No. Zły nawyk. Że zrobiłem, że wróciłem do Holwango do garażu. No ale dobra, no, no przejedzie. Taka. Muszę wziąć długie deski tylko. Na automacie jeszcze pojedziemy. To ma to do siebie, że ma 6 biegów. Nawet na tuningowej. Nie wiem, czemu się tak męczę pod tą górę. Dwójka, trójka. Kiedy jeszcze będziesz kół jeszcze ten? Teorię? Przed jazdą? Czy tak właśnie kół był, tak się mówi, to utrwalał? Norbi. Głównie utrwal sobie znaki. Znaczy, nie, tak powiem. Nie musisz się mnie słuchać. Ja powiem ci tak, z mojego doświadczenia. Ja utrwalałem sobie znaki, bo na jezdni się nauczysz jeździć. Bo albo na ciebie zatrąbią, albo zatrzymasz się i nie będziesz wiedział co robić, to trąbią na ciebie. Ale jeżeli znaki będziesz umiał, no to ci już nic nie powstrzyma, bo resztę się nauczysz sam już w drodze, bo to jest tylko... Chodzi o to, żebyś co najmniej to 50% wiedział.
co się dzieje na drodze, czyli znaki, kto ma pierwszeństwo, jakiś pojazd uprzywilejowany i tak dalej. O to im chodzi, żebyś przynajmniej wiedział 50%. Jeżeli pokażesz to 50% na egzaminie, to cię puszczą, bo reszty się douczysz na jezdni. Tak zawsze jest. Zawsze jest, było i będzie. Dobra, jedziemy. Wrazamy to drzewo. Ja pierdziele. Patrzcie się. Zatrzyma się? Ja myślałem. No przejechał. No mesiek to jest mesiek. Zapomniałem ile ma kucy. No fuj, no czysta. Nie, nie musi iść, nie? Ja tylko mówię ze swojego doświadczenia, nie? Do twojej gestii jest coś, co się nauczyć, utrwalić. Czy znaki, czy zachowanie na drodze. No to i tak wszystko razem przyjdzie, i tak. Daj sobie tak, ja wiem, z pół roku i zobaczysz sam. To przyjdzie ci, wejdzie ci w krew. Tylko nie ucie drogi na pamięć, na przykład tam z pracy do domu, z domu do pracy, albo do dziewczyny, albo coś takiego. Nie ucie na pamięć, to najgorsze. Bo coś się zmieni, coś, jedziesz na pamięć, a nagle, oho, gdzie ja jestem? Bo cię policja zatrzymała, o, tutaj znak nowy jest, proszę pana. Jechał pan na zakazie. Sorry. Na pamięć jechałem. Tam się odnajdziesz, zobaczysz. Ja mówię tylko, jak było ze mną. No tak postanowiłem. Tak postanowiłem, byłem w twoim wieku. Powiedziałem sobie nie. Ja sobie utrwalę znaki. Reszta wiem, że przyjdzie. No i przyszła sama. Nie, średnie deski. Długie deski. Nie muszę teraz wyrzucić. Nie, nie muszę. Czekajcie, musimy teraz zrobić. Źle popatrzyłem, bo to... No a ty co? To nie chce wyjść. Co jest? Patrzcie co on zrobił. Nie. O, ja pierdziele. Coś ty zrobił. Ty. Coś tak ciasno? Bez jaj. O! Wyszedł. O! Poszedł. Dobra, odstawimy to tu. Nara. Fajna drzewa. Długie. Tu. Fuck. Na 4 trzeba mieć. Nie. Ty na 4. Shit. Uj, kurwa, dobrze, ja pamiętam na jedes. Aj. Znowu trzeba jechać. Cholera, motyla noga, no. Wiecie co? Poczekaj, że będą jakieś średnie deski gdzieś. Gdzieś coś z tego. Jest jakaś keep your line task. Wiesz co, zrobimy tak. Zobaczymy co to za misja. To jest tylko ta jedna tutaj, nie? Już ty nie ma, dobra. Podjedziemy sobie tym. Hello, Starna, co ty czekasz? Jedziemy stop. A, to jest to, dobra. Zobaczymy co to jest, bo się coś otworzyło. Patrz, znowu źle przycisk.
Kurwa, wiedziałem. Długie deski. Tu. A, długie, nie średnie. Jakieś husky, płyta betonowa, bla bla, to nie. To nie. Nie. No. Kurwa. Wyjebałem. No. Nie mogę włączyć. Jest, tu jest na 5, to na 4. Zmieniło paliwo. To jest track, który wygrał teraz na lepszego tracka. Dobrze. Znowu kogoś 500 euro padło. Tak, zmienimy. Zmienimy stację. Zmienimy sobie. Tak, co ma fajnie. Zwalniamy cię. Sprzedamy cię. O, no za zero. A to dobre. Ja dałem bez sensu. Na 4 muszę mieć. To zna? 4. To jest tego. Rangera. Ranger. Nie, na 4, jedziemy. Świta. Świta. No, jedziesz, chłopie, jedziesz. Ty będziesz teraz zrobił, Narbi?
w Lego. Nie, Minecrafta. Że słuchasz mnie. Kurwa, no nie pojedzie, no. Jedzie ciulu. Kurwa, dojebałem z tymi długimi deskami. Fuck. No nic. Dam radę. Wnioskuj cement raz. Będziemy po tym? Przejdźmy. No, złamałem cię. Leżysz, bo się nic nie dzieje. No mój kolega z pracy, on grał w Minecrafta, ale teraz widzę od wczoraj, grałem z nim, gra w grę i teraz gra. Gra nazywa się Valheim. To jest taki survival chyba o wikingach, coś takiego. To już bardzo fajna, spodobała mi się. Minecrafta rzucił, na razie mówi. Bo musiał to zmienić, bo tego Minecrafta widziałem, on codziennie rypał, w sensie, boże człowieku. To tak samo jak on powiedział, to tak samo ty w SnowRunnera. No i mówię mu, a przynajmniej ja idę na jakieś inne gry, a ty codziennie ciupiesz po 3 godziny. A tak myśli, no w sumie faktycznie, no może coś poszukać. Poszukał coś innego i grał innego. Widziałem ją wczoraj na chyba na YouTube, wpisałem właśnie, zobaczyłem, że gra i to jakiś survival jakiś na wikingach. A teraz wchodzi jakaś strategiczna, chyba ty mówisz, nie lubisz strategicznych, nazywa się Tortuga, jesteś piratem i tam handlujesz. Chyba tam też budujesz miasto, na potrzebowanie dajesz na okręt dla swoich tych. Tam jakiś rum, tam piwo, kasa oczywiście. Na Epic Gamesie jest, ale znaczy jest na Epic Gamesie, nie ma na Steamie, jest na Epic Games, nie wiem jak jest na innych platformach, na Epic Games jest, ma wyjść 19, czyli czwartek. Patrzyłem na tą gierkę, no, nawet. Są tu też, bitwy są morskie też. Chyba jeszcze te mety jest dalej nie są. No, może nie. Tak. Polujemy go, wypuścimy i teraz pójdziemy jeszcze raz z powrotem. O właśnie, o to chodziło. Drugie deski. Tak, gdzie mamy je zawieść. O, rum. O, no, wiadomo. Ja piłem prawdziwy rum. Tak powiem,
Rum, to był rum, gdzie właśnie piraci pili, o tak powiem. Te same składniki miały, tak samo się robiło. Piłem go na Teneryfie. Na Teneryfie był... to jest wysepka, ona należy do Hiszpanii. Jak płynęli właśnie piraci z lądu na ląd, to właśnie to była przystań ich taka, żeby sobie odpocząć, żeby się ograbić ludzi. No i tam cumowali na Teneryfie. Miejscowi się wkurzyli i uciekli. Poszli wyżej w góry. I tam mieszkają do tej pory. Tam jest chyba 20, teraz chyba będzie 22 osoby plus chyba dziecko. Nazywa się ta osada Maska. To jest pomiędzy górami, tu bardzo wysoko się wyjeżdża. Tam się ukryli, tam zostali i już. Ale wpyte tam jest. Kurwa, tak wysoko, że ja pierdzielę. To oni tam na butach. Ale piłem ten prawdziwy rum i no, różni się, zajebiście różni się od rumu tego, co jest teraz. Rum taki, co oni pili, jest gęsty. Nie jest taki jak wodnisty, jest gęsty. Gęstszy jest. No inaczej smakuje w ogóle. Że oni to takie coś pili. No nie to zrobię. A wiesz co, nie jestem smakoszem rumu. Raz piłem rum, ale ten rum, co oni pili, był, jakby powiedzieć, mniej ostry, tak powiem. Z tego co pamiętam, z tego smaku, bo ten rum, co teraz robią, to jest bardziej taki, no nie siarczysty, tylko dużo, czuć ten alkohol taki, że przekręca, jak napije się łyka. Ten to nie, on jest taki, można powiedzieć, bez smaku, można powiedzieć, ale jak się napijesz go tak, no powiedzieli, że napijesz się taką szklankę herbaty, to kopnie cię i to mocno. Oni lubili to pić, bo wody nie było na statku, to pili rum. Ja miałem włączyć. A, sygnalizator, włączy się. I bez smaku był, z tego co pamiętam. I można było kupić te butelki, te oryginalnego rumu. Ale kurwa, jakie drogie, ja pierdzielę. Chyba butelka kosztowała chyba 60 euro. Półlitrowa. To wtedy, bo kiedy to było? Ja byłem kilka razy na Teneryfie, bo tam zajebiście mi się zawsze to podoba, ta wyspa. Kiedy ja wtedy byłem? 4 lata temu? Tak chyba, 4 lata temu byłem. Że tych rum taki jest bardziej, czuć ten alkohol, ale nie jest taki ostry jak ten normalny, znaczy na ten co teraz robią, ten to jest teraz, to jest taki ta woda, nie, a tamto jest bardziej zagęszczany. Nie śmiej się, bo wiesz, czego się śmiejesz. Aha, i ten sklep, co był ten rum właśnie, to był jeszcze dom właśnie z ich czasów. Piratów. Jak tam wchodziłeś do tego domu,
To nie było podłoga, nie, nie, to była ziemia. Normalna ziemia. Do tej pory to jest. No i jakoś konserwują to, bo mówię, że to dom ma no, czasów piratów, to jest, no wiem, 300 lat. Jakoś tak, tak się tam mówili, ile tam, kiedy powstała tam była data wyryta. No, mega klimat, naprawdę. I to była taka coś, to nie był dom, tylko coś taka a la kaczma właśnie wtedy. Czasów piratów była kaczma, to przekształcili w dom. Muzeum. To wygląda jak dom, mówi, że to wygląda jak dom, ale to była kaczma i w tamtych czasach to była kaczma. Co on to zrobił? Jedziesz, człowieku, co ty zrobisz? No nie pier... Co ty zrobił? Na czym się zatrzymał? Kopci. Nie tu. Patrz na głupek, no. O, ta krótka linka, ja pierdziela, czekajcie, bry. Co on to zrobił? A, tu jest kamień, ty. No klimat był zajebisty, naprawdę. Dom był prawdziwy, co piraci wybudowali. Room. Ktoś tam opowiada, no już tego nie pamiętam. Ale zajebisty klimat, naprawdę, no fajnie było. Była taka karczma jeszcze tam dalej. Mi się zamawiało, no ma nie jedzenie było do tego. Ale były... ale był taki słup. Taki bal na środku. To było z konstrukcja domu, tak po środku to było. I tam pieniądze ludzie przyczepiali z różnych krajów świata. Wchodził się polskie, wszędzie to, ze Stanów, wszędzie. Pieniądze było, ja mam zdjęcie nawet. Masakra, zajebiście to wyglądało. Kurwa, zaczepię. Jak Boga kocham, zaczepię. Jak nie odziewo, to obalię. Właśnie tak kamień jebany. W kurwie to użyję moda. Jak Boga kocham. Znaczy, jak manualnie wprowadzić, że nie ma kamieni na drodze. A nie, to bierze klimat cały. Nie będę cheatował. No kurwa, to już ty. Z tego domu nie było. Ja tutaj zawiozłem parę, nie wiem czy pamiętasz, te parę tych klimatów, to nie było nic, to były dwa bale takie leżały na ziemi. Teraz to już połowa jest. No chłopie, no całe drewno już zajebał. Dolary gówno warte wtedy były. Drugie deski. Bum. I kurwa, teraz się obróć. Ha! O, matko z córką. Jak Boga kocham, no za jakie grzechy, no. Czemu ja? Kurwa, zawsze ja. Ja spaliłem, ja naniosłem. Naprawdę tu, aha. Kurwa. Pieprzona mąka. Ja miałem zamiar kupić ten room, ale tak w sumie się, tak, wezmę butelkę. Będę jeździć z powrotem, będę się pytać po co, na co, no kurwa, ja pierdolę. Znaczy no, czy można było wziąć, żeby to by to pół litra było. Ale tak. Szkoda się napić. Bo tak. Drogie pierwsze, dwa, unikatowe.
a nie napijesz się, zostawisz to, no to przepadnie. Ale nieraz tam będę to. Może w tym roku polecę. Także zobaczymy, może jeszcze w tym roku polecę na ETF. W tamtym roku byłem na Teneryfie, ale nie odwiedziłem tego miejsca. Zajebista wyspa. Jak chcesz lecieć, to nie na północ, tylko na południe. Najlepsza pogoda. Mocny skwar, czarny piasek. Gdzie jestem? Tu. A, to miałem dostarczyć, dobra. Nie, to jadę z powrotem, pierdolę. Ja tu mam jechać, tutaj pojadę. O, tutaj jadę. Nową trasą. Czekajcie, tutaj, tu. I skręcimy sobie tu. Jedziemy tu i tu. A reszta wiadomo, przyjeżdża. Ale jak pojadę teraz w tym roku, kupię. Mam nadzieję, że to już otwarte będzie. Ale nie, jak będzie, to kupię. Lubię zdjęcie chaty pirackiej. Chyba wiedziałem, że tak będzie. Nie, lubisz oglądać filmy. No, zapytam się. Lubisz oglądać filmy? Przygodowe. Nie będzie. Jest przygodowe. Lubisz, tak? Oglądasz taki film. Aha. Nie wiem, czy oglądałeś, bo on jest stary z lat 80. Ale mówisz mi, spodobałby ci się. To jest film, nazywa się The Goonies. No nie wiem, czego, może oglądałeś. Goonies. Tutaj było, nie? Tu. Ogonisz sobie, stary. To jest, tak powiem, to jest film dla całej rodziny, o tak powiem. Mąż, żona, dzieci oglądają wspólnie film, o, tak coś. Ale to jest dla każdego film, no i dla dziecka, i dla dorosłego. Jest mega, mega zajebisty. Taki o grupie nastolatków, którzy zdorwali mapę piratów i idą odszukać skarb. A ten skarb... A nie będę spoilerował. Ogonię sobie. Zobacz, jest zwiastun. Goonies. Piszesz, nie wiem, że... G 2 razy O N S E chyba. Coś takiego. No nie, naprawdę, jak lubisz przygodowe takie, to jest familijny sam, Boże, familijny film. A to jest dla każdego. Ja to co roku oglądam święta. Zajebisty jest. Strasznie mi się podoba. I to sobie oglądaj, naprawdę, zajebisty jest. I poświęć się można, bo to jest takie, jeszcze, można powiedzieć, szczeniackie zachowanie, o, takie eksperymenty, jakieś z... Tam zobaczysz. Ale polecam.
Pana ciężarówka, ale... Czekajcie, bo to jest wersja C? A, gdzie ty? Stój! Wersja C. Weźmy wersję F, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Jest C i F. Nie, no fajnie jest. Obsada jest fajna. Muzyka. Tak, historia, fabuła. Zajebista. A drugi polecam Piratów z Karaibów. Które wszystkie pewnie oglądałeś. Wiadomo, no wiadomo, nie? Która ci się część najbardziej podoba? Można zapytać. Kurwa, no patrz, no. Przecież to ten wodny to... Pewnie się bują trochę. Dobra, to teraz deski i cement. Haha, jedynka, wiadomo. Jedynka zawsze będzie... Nieważne jaki film, to jedynka zawsze będzie. Ale jest wyjątek, bo... Nie, oglądałeś Terminatora? Wszystkie części. Ja wszystkie nie oglądałem, ale te pierwsze raz, dwa, trzy, chyba trzy. Tego ostatnio oglądałem. Oglądałeś. To wiesz, że dwójka przebija jedynkę w oglądalności. Dzień sądu. A dwójka, ale jak oglądasz sobie jedynkę i zaraz dwójkę, to sam stwierdzisz, że dwójka była lepsza od jedynki. Coś tam jest w tym filmie, tej dwójce, że no jest lepsza. Jedna ciekawostka, co ci mogę powiedzieć, w dwójce, to był ten, jak Schwarzenegger jechał na motorze z tym chłopakiem, a ten jechał tym trakiem po tej ulicy i wjechał w ten mur, tam coś tego, tam spadł do tego kanału. To mieli tylko godzinę na nakręcenie tej sceny. Bo miasto nie chciało zamknąć na pół dnia czy na cały dzień. Zamknęli na godzinę, mieli tylko godzinę na nakręcenie tego pościgu. W godzinę, stary, zrobić taką scenę, ja pierdolę. Masakra, to jest chuj roboty. Trzeba wszystko przygotować, normalnie to... masakra. Czekajcie, ja miałem wziąć teraz... Nie, czekajcie, co to dalej może... Chyba nie w tą stronę. Kurwa minęła... Nie, tu jest, patrzcie się, nie? Co za spesio? Nie oglądałem Breaking Bad, ale mam zamiar oglądać, tylko... Czasu nie masz. Teraz filmów tyle mam do oglądania, że ja pierdzie... Wczoraj oglądałem ten Bullet Train. Czarna komedia, ale fajne, fajnie, podobało mi się. Miałem zrobić tylko C, nie C, F.
Tu? Nie, tu. Ponoć też jest dobre, to ja słyszałem. Gdzież to jest? BS. BB. O, jest. Gina F. Tu jeszcze S. Komas. O, tu jest Komas. Czyli tak zwane Azo w grze. Mesie. A ten jest już też. O! Tego nie testowaliśmy nawet, panie maszynie. A weźmy go, zobaczymy co to jest. Jakie tanie części, bierzemy! A czekajcie, no tu jest, tu, tu, nie, to, dobrze. Tuningowa oczywiście. Podwyższony oczywiście, bo weźmiemy sobie lepsze opony błotne, tu są. Bum. Ładne. Te nie. Te... lubią... te, jak się przyuważycie, to one grzebią środkiem, wyciągają bokiem i zagłębia się coraz niżej i niżej, i niżej, i niżej, i niżej, i niżej, i nie wyjedziesz. Także wolę te. Persona. Co żem zrobił, no? O, to sprzedać. Kasa. Mamy sobie na średnia, elegancko, tady proszę, jest snorkel, tu jest snorkel pomyślany. No fajne. Dodatki, zobaczymy co, dużo tego ma. Zobaczymy co on tu ma, co on tu ma. Jest buda na 3, nie chyba na 2 tylko będzie. To jest co płytkie. Są 2? No bo to są zbieranie paliwa. Co to jest? Jak się naprawa, aha. Standard. Nic specjalnego. Wiecie co zrobimy? Zostawimy go. Zobaczymy co on tu ma. Światła to tamtego nie chcę. Światła weźmiemy, bo są potrzebne. I te bikony. Podniesiony sygnalizator. Interior. No fa, musi być MB logo. Nie ma bolca. To kurwa jest. O, nie, oryginalne wolę. Co to jest? Badge. A, to się układa... Titan. Co to jest? Sidewing Reflector. Aha. Od razu mi ucieka mi ten. To są szersze, ale nie są szersze. To jest... Number Plate. A, Deutschland. Taksony zewnętrzne. Takson... Nie, nie chcę tego. Wydech. No tylko jeden. Pół dołu. Obręcze. Znaczy, co on to ma? To... Nie, to jest nie ma. To są lepsze. Kolory. Kolory zawsze właśnie... Ktoś zawsze robił te w Mercedesie te kolory takie unikalne, takie... Znaczy unikalne, co ja gadam. Takie by były brudne, zakurzone, można powiedzieć. Takie są wyblakłe, o. Nie, tak powiem. Żółty czy pomarańczowy? Co myślisz? Zielony? Tych nie chcę, nie lubię tych kolorów. Białe nie, ten nie. Te trzy, które?
Czerwony, pomarańczowy, żółty. Żółty, 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 żółty. Żółty, tak jest, żółty. Dobra. Który to był? Mogę na chwilę, nie to. Tep. Trzy, tylko to Azov było, tylko nie wiem, czy on był tu, czy to ciężki. Nie, to Kamasz. My go nie testowaliśmy też. O, jest tu. O, shit. Fuck. Kasę brakuje. Dobra. Nara. Nara. Ten out. Ten out. A ten też, tak, to nie używamy go. Wiesz, nie jest tutaj wyliczony. Kamasz. Tu. Gdzie? Ja cię pierdzę, ty chyba zwariował, to jest OP. Te poruszku. I on kasy bierze. Zwariował chłopak. Offroad, mini specjal. Fabryczne. Nie wiem, co chodzi tutaj. Błotne. Błotne już ma. A te nie, te balony nie. Marka. Czekajcie, bo coś mi tu nie podoba się w tym osie. W pięciożarówce. Powietrza wlotowego do góry. O, ma. O! O, proszę. Nie po rusku, no ja cię pierdolę, no. I chuj wie, czy to jest za długi. No to nie jest za długi. To są... Wypatrzcie się, no. Już wszystkiego tak nie pamiętam. To mogło być nawet długie, chociaż chuj wie, to są średnie na bank. To są krótkie. Kurwa mać, no. Ja bardzo go wziąłem. Nie, czekajcie, wypierdolę go. Nie, nie chcę. Jakiś dziwny jest. Jakiś... Nie to. Wolę tego Azova. On jest... A nie, czekajcie, co ja robię? Przecież tego mam. No... Właśnie. A tu jeszcze coś. Tu jest na 3. Elegancko. Tu jest burta na 3. Tak. Mamy tutaj do przodu jakieś żurawia albo coś. Czekajcie, tu. Nie. Nie to, nie to, nie to, nie to, nie to, nie to. Nie, nie mamy. To będziemy tym jechać, chyba że... Nie. A ty co? Mercedes. O, oh, fuck off. Wow, Toko Drift, widzieliście? Kurwa. O nie, czekajcie, bo to znowu się dzień kończy, a ja... Dobra, idziemy tu. Tu i tu, czyli musimy wziąć deski i cement. Woo, woo, woo.
Proszę bardzo, jak... O, elegancko, Tokyo Drift. Teraz na ręcznym. O kurwa. Źle. Nie zrobiłem. Ten samochód nie ma klaksonu. A zresztą po co mu, jak wszystko przejedzie? Po co mu klakson? Wejdzie auto, przejedzie. To jest zadanie. I tak ścina. Deski, nie, takiego czorta on to na początku dał jeden. Nie jedną deskę, nie wiem, no dobra. Cement. Raz. Bum. I teraz deski dwa razy. Deski. Raz, dwa. Teraz mamy jechać gdzie? Kurwa, tu aż. A wiecie co, pojedziemy nową trasą. Nie będziemy jechać tutaj. Bez sensu, pojedziemy tu. Pyk, pyk. Tu. Tu. Idziemy tędy. Zobaczymy to... Tutaj nie jechałem jeszcze. No. Jedziemy. Światło to ma jak świeczki. Wow, 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 tak spokojnie, bo tu... Jak on się przewróci, to... Nie mając żurawę, to będzie ciężko. Ale... człowieku, styk. Za bardzo szarżuje to miało tam dzisiaj. Nie wiem, czy widziałeś na początku. Kurde, jakie to na nitro pojechało. Masakra. Nitro pojechał auta. Questar. Rzeka. Wziąłem skrzynię ośmiobiegową. Wróciłem na szóstkę i wróciłem na wysokie. Kurde, chłopie. Potem nakaz oto człowieku w silniku. Poszedł, chłopie. Nie starcie panowania już. O, koniec. Już po. Pojedzie. Ale dziwne, bo troszeczkę za mocno. Ale takie silniki. Ale takie ciężarówki. To... Wiesz, kurwa. Wróć. Za długi jest na takie rogi. Za długi jest, ale da radę. No to wszystkie osie skręta, także on da radę. Tędy? Tędy. Nie widziałeś, człowieku? Uf. Na potlęku, a za to człowieku wróciłem. Wziąłem skrzynię autostradową, tam jest 8 biegów. Bo jechałem potem dużą rurę. To widziałeś, to wiedzą. Więc myślę tak, a większe opony sobie dałem autostradowe. A skrzynię sobie zmienię, bo ta co jakaś wolna. No i jadę, nie? Wróciłem szóstkę. Myślę, a wrzucę sobie wysokie. Fu, uła, chłopie, jak poszedł rakieta. Myślę, kurwa, ktoś po tym gazetę mi tu wpieprzył. Ja rozjebałem się, chłopie, momentalnie. Nie straciłem panowania, chłopie, nie wyhamowałem. Drzewo, tu, ten, kurwa. Masakra, no. Zobaczę na... dostępnie to zobaczysz na początku, czy jak to się działo. Po tym gazetę. Tak, w Japonii to drzewo. No, ciekawe czy się wybuduje ten dom w końcu. Kurwa, aż tyle materiałów tutaj przywiozę, że już kurwa fabrykę mogę otworzyć. Deski i cement. Ktoś to wybudował, człowieku.
Da. I słupki tu wyrastają. Ja pierdolę. To jest organizacja. Gdzie to niby jest? Ja pierdolę. Chyba sobie jaja robisz. To ja przewiozę tu i budujesz tu? Kurwa, wyjdę z siebie na chwilę. No patrzcie się, kurwa, no. Przewiozę te zasoby, on wybudował gdzieś tam... gdzieś. Co to trzeba? Deski. Cement dwa razy. Chyba znowu, ja się pierdolę. Dobra, teraz trzeba gdzie jechać. Ta, to stąd. No akurat, dobra. Tylko zrobimy tak. Trzeba będzie jechać na dwa auta. Tego wyślemy z powrotem. Zrobimy go. Gdzie jest ten Mercedes? Tu jest. Chodź kolego, przyda się tutaj coś. Coś porobimy tu z tobą. Nie wiem, czy można... weźmy to. Czy można... to jest burta taka. No, no, to nawet pasuje. Powiem szczerze. Nie głupio to wygląda. Ale zobaczymy, da się z burtą, bo nie chcę ryzykować. Tą starą burtę damy. Wyższa jest. To jak się przewróci, to nie wysypie. A, bierzemy to. Ta wyciągarka. Opony, dobra, to już wszystko, tak? Tutaj tu mamy Mercedesa, tylko teraz zrobimy tak, pojedziemy po naczepkę. No siema, trzymaj się, na razie. Dzięki. Jestem pierwsza. Jestem druga. Nie wytrzymam z tym, co jakiego czorta on mi to zrobił tak. Trzeba zrobić tak. A jak nie to, to zasłania. No ja pierdzielę. Nie, to nie, to mi się zdziwiło już. To bez kół? Nie będziemy tego Rangera tam był. Ma fajne burty. Nie lubię tych z sedną osią, bo ciężko ma manewrować. Ja pierdzielę. Nie kontrolujesz ich. To jest... było za niskie. Za niskie. Stawiać, patrzcie się, to ma 356 naprawy, ale ma 2000 litrów paliwa. Takie coś porozstawiać po kątach. I to ma 4000, a to nic, to jest lepszy. Kurwa, co tu się dzieje?
ponad 10 tysięcy litrów. Nieźle. Takie coś to można zrobić, bo wiem, że dzisiaj oglądałem. Są dwie mapy te nowe w Oregonie. Tak, to jest Oregon. Ta nowa mapa. To za nie dziwiątym. Legarz będzie jeden. Jeden się kupiłem. Dwie mapy, jedna jest 8x8 km², a druga 4x4. Także na drugiej mapie nie ma garażu. Ta mapa, to tam jest właśnie podobno spalony las. O. Piwo otworzyć, bo mi nas pogardne. Co by to wziąłeś? Pano burta, jak mi to wrócimy do tego. To jest ciekawe, to jest na 3. To ma skręt, no. Są burty takie, a tu jest na 4. Gdybym wziął Mercedesem na 3 albo 4. Chociaż na 4 jest tylko Azov, taki mod jest. Na 4 te i to na 4, to dużo bym wziął. Tylko nie ma gdzie skręcić. Ciężko to Mazową skręcić, jeżeli to jest skrętne, to oś jest z przodu. Jest przejebany. Kurwa, co to jest? Lowboy. Medium log trailer. Dla tych scoutów chyba. Wiecie, co ma za zaczepę? Ma zaczep jaki kulkowy? Nie, no chyba. No. Ale wiem, który scout by to pociągnął. Spokojnie. O! Ty, zgasz mi! Kurwa, paliwa mi brakło. Nie. Czekajcie, bo to są jakieś za niskie. Ten mi został, no. No, ten. To nie jest najgorszy, ale... O, jest. O, w środku nie widziałem. Właśnie. No. Łóżka ma. Proszę, proszę. Dobry standard. To jest Rangera. Wiem, jest. Chcemy się wziąć tak. No to pojedziemy już tam. Serwisowe części zamienne dwa razy. Okej. Okay. Ale musiał. Deski i cement. Czy robimy deski albo cement? To jest pierwszy. To jest pierwszy. Chyba cement będzie. Myślałem. Cement.
Raz, dwa. Dobra. Teraz idziemy tu. Tylko. Tu idziemy tak samo. Czyli tu. 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 Tylko tutaj nie skończymy już, tylko musimy jechać stamtąd. Tu. 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 Nie, źle. A tu, tu jest ścieżka, co ja tam, co robię? Tak. Bo sygnalizator. Jedziemy. No, tak mi się podoba, jak wygląda, bo tak. Fajnie. Wszystkie mocne losy mi się podobają. WD i... Uuu, ty sobie ładnie potrafisz połknąć. 25 litrów, jebaniec. No, pojedzie na wysokich? Pojedzie. 30 tam widziałem. Ale zmniejszyło, zmniejszyło elegancko, tak. No, idzie do góry. No, podoba mi się, podoba mi się. Mesiek jest dobry. Mesiek dobry. Zobaczmy jak dalej zapytać, bo to jest taki... No, nie ma błota. Zobaczymy jak będzie na błocie. Chyba jak będzie na błocie, jestem ciekaw. Tutaj też znowu pod górkę. Jakieś się kamienie. Zobaczymy. Też mamy jeszcze AWD, Boże, blokadę dyfra i niskie biegi. Ale poszedł do góry, no połknął 25 litrów, ale... Ale szybko zrzucił tutaj 20... O kurwa, a tu jest to przełącz, shit. Czekajcie, muszę zmienić sobie tu, o właśnie to. Jedziemy sobie tutaj pomału. Żeby nic tutaj nie spowodować. Kabina. Kabina spoko, bo widać cały przód. I jedziemy tu. No weźmie trochę paliwa, ale... To źle zrobiliśmy, bo mogliśmy wziąć tamtą naczepę, tą trzecią już, bo tam miał zapas paliwa 100 litrów, a tutaj nie ma zapasu żadnego. Już 360 i koniec. Także no... Zobaczymy co to będzie. Idziemy tam wysoki, o, wysoki. Na błocie. Okej, 26 litrów, 20... Uuu!
O, idziemy teraz przez błoto i wodę. Przejdzie na wysokich, czy... No, jedzie. Pomieli trochę, jak widać. Ale jedzie. Jedzie dobrze. Powracamy go kołami, żeby mu pomóc. No, wierzyć. O! Na chwilę mi stanę tutaj. W tym miejscu, ale nie jechał. Nie wiem, czy on bardzo zrobił, ale wyjechał. To najważniejsze. Podejrzewam, że jesteśmy w połowie drogi. Tam nie jedziemy, to jest ten domek tam. Tylko dziwne, że tam musieliśmy dostarczyć, a zbudował gdzie indziej. No ale dobra. Jedząc na doku zatoki. No. Okej. Okay. Trzeba będzie dostarczyć deski. Dobra, to już tamten wejdziemy mocy do sen. O, bardzo. O. Zniszczalny. Ogólnie nie mogę już się z nalogi, to ja pierdolę. Nie, głupi pomysł ten Unimog, ten na nalogi, bo można wpakować do holowania, tam co ma tą, co już holowaliśmy te internationale. Dwa takie bez problemu, nawet trzy, by się zmieściły. Zawieźć po jakieś miejsce i ładować sobie. Znaczy, chciałem zrobić taką mapę, żeby właśnie wszystko odbywało się właśnie przez ładowanie, przez żurawia. Że jak jedziesz na miejsce dostawy, to odbiór dostawy, na przykład tam logi czy coś, to nie, że automatyczne ładowanie, tylko ty musisz sam załadować. To lepsza zabawa by była. Ja bym takie coś zrobił. Mam chęć takie coś zrobienia, tylko ja jeszcze nigdy mapy nie robiłem. A zabrać się tego ciężko, bo czasu mało. A po drugie jest bardzo czasochłonne, bo musiał się wyłączyć ze SnowRunnera co najmniej 3 miesiące. Regularną pracę, nie mam czasu siedzieć, mam kiedy siedzieć na takim rzeczami. Kurwa, no chyba sobie jaja robisz, no. Ta, gdzie jest ta przystań tamta, no? Znikła. Jaka tu... pierdolę, nie, zwolni trochę. O. Ty sobie jaja robisz ze mnie? Kurwa. Tyle rzeczy mi przywiózł, tylko mi deski jakieś położył na kładce. Nie! Ja się tak nie bawię. Ja stąd wyjeżdżam. Pierdolę tą robotę. To deski nie położyłeś, a deski się nawet nie dowiozłem. Ale spoko. Troszeczkę goś się przesadził tutaj z tym dowożeniem tych produktów, bo mogłeś dowieźć. Kurwa, jeszcze nie wyrobię, no. A pierdola motora mega. Tego lubię, to przyczepy, bo łatwo nim sterować. Skończyć tak, to skończy tak. No już. Jak kurwa to jest. Zosią, wiedziałem, tak będzie. Ty bym wziął nie kipnij tam, cholera. Mercedes, dobry, dobry. Nie jest OP. Dać. Tamten kamaz mi nie podszedł, tam zobaczyłem to, nie, tą stację silnik był, widać było, wow, za ostry.
Chyba to nie. A włączyć silnik. Tam musimy się do Mercedesa Zetrosa. Zetrosmana i nie. Ja tak Zetros. Bierzemy deski. Też od tego możemy mieć deski. Tu nie jechać. Ściągniemy sobie... To? No tylko dwie potrzebne. Teraz tak. Jakby tu pojechać. Nie mam przyłęczy, nie wiem czemu. Pali to. Pojedziemy tędy. I pojedziemy tędy. Tu. I skręcimy tu. Tu pojedziemy. Tu. 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 A nic, jedziemy. Kazek jest dobry. Nie jest OP. Nie raz mi się przewrócił, przerolował. Zagrzebał. Ktoś go tak zrobił, tak na, tak powiem, tip top. Whoops. And then it's okay. Jeszcze z pół godzinki spadamy. Słoneczna pogoda w tejże. Normalnie zero deszczu. Ciekawe, co zbuduje.
Uwaga. Raz, dwa. Tyle. Zixa może kiedyś kupić. Kurwa mać. Gdzie ta kładka? A druga. O, i tutaj nie ma, jest tylko tutaj. O Boże. Dwa razy długie deski. Wow. Będę solować. Okej. Tego trzeba wyciągnąć. No, słuchajcie, aż wiele będę w ubikacji skoczył. No jesteśmy. Trzeba musi wrócić tą ciężarówką. Zobaczymy to. 12. Teraz za ile robimy? 1500, tak? 1500... Oh, fuck. No dobra, nie będzie. Tym głośno pojedziemy. No czekajcie, dobra, schalujmy. Nie ma do tego? Nie ma, ale jaja.
Za dużo modów mam. Co wybrać? Nie wiem, co wybrać, bo kocham. Słaba, nawet moda, ona jest słaba. Pamiętajmy, że nie mamy dużo kasy.
No kurwa, ty. Nie. Powrotem. Jedziemy. No, jest bardzo skuszu.
I tam dojedziemy i będziemy kończyć. Wyjechaliśmy z tego buta. Jedziemy. No, będziemy kończyć, słuchajcie. Dzięki za oglądanie. Jak coś, to do jutra. Zobaczymy, czy będę w stanie. Na razie, cześć.